Zaczęła się w piątek po południu i potrwa przez cały weekend. Mowa naturalnie o akcji Znicz, prowadzonej co oczywiste także na terenie naszego regionu i miasta. Wieluńska policja uczula tego szczególnego dnia, używajmy samochodu tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach. Zresztą i tak pod sam cmentarz nie uda nam się podjechać autem, choć wielu by chciało. Jest nasza ogromna prośba, żeby te osoby, które mogą na przykład dojść sobie do cmentarza na nogach, bardzo bym prosił pozostawienie samochodu w domu. Samochód w ostateczności brać jako środek lokomocji dostania się na cmentarze. Nie zmieniamy organizacji ruchu. Ruch będzie się odbywał tak jak dotychczas, z uwagi na to, że zdaje to egzamin i nie zmieniamy, żeby ludzie też po prostu nie jeździli na pamięć, bo są przyzwyczajeni do pewnych układów tutaj, które są i parking i tak dalej. I mój apel jest przede wszystkim taki. Proszę Państwa o to, żeby tam, gdzie policjanci kierują ruchem, stosować się do tego, co oni pokazują. Czy to jest w okolicach cmentarza, czy to jest na jakichś skrzyżowaniach. Proszę pamiętać o tym, że przede wszystkim to, co policjant pokazuje, obowiązuje. Jeżeli jest to skrzyżowanie, gdzie jest kierowane sygnalizacją świetlną, nie patrzmy na to, że jest czerwone czy zielone światło, tylko patrzmy, co pokazuje policjant. To jest tutaj podstawa. Tak samo przy przejściach dla pieszych i tak dalej, patrzmy, co pokazuje policjant. Do tego się stosujmy, to nam pozwoli upłynnić ruch, żeby nie było zatorów, żeby przejścia dla pieszych były bezpieczne. Będą policjanci ruchu drogowego od samego rana do samego wieczora i tutaj będą oni kierować i ruchem, i rozjazdami na miejsca parkingowe. Wiadomo, że tych miejsc parkingowych też jest ograniczona liczba i tu też jest jeszcze jeden mój apel, żeby nie wszyscy próbowali podjechać pod samo wejście, bo no niestety pod tym samym wejściem nie zawsze jest to miejsce. Dobrze jest podejść te 100 czy 200 metrów, nic się nikomu nie stanie, a zaparkować sobie spokojnie ten samochód. Również na parkingach uważać na innych użytkowników dróg, żeby nie doszło do jakichś tam otarć samochodów, zniszczenia w jakiś tam sposób innemu użytkownikowi pojazdu. Zasady bezpieczeństwa powinny obowiązywać nie tylko na drodze, ale też na terenie cmentarza. Miejmy zawsze na oku swoje torby, uśpiona czujność, chwila nieuwagi i możemy być po prostu okradzeni. Ofiarą cmentarnych rabusiów padają z reguły osoby starsze, które pochłonięte pracą nie zwracają uwagi na otoczenie. Pamiętajmy o tym, aby nie zabierać ze sobą drogocennych przedmiotów, nie zabierać większej ilości gotówki, nie zabierać żadnej biżuterii, kart kredytowych. Pozostawmy te rzeczy w domu. Jeżeli już mamy przy sobie dokumenty, torebkę, to absolutnie nie pozostawiajmy tej torebki na przykład na ławce, nie pozostawiajmy tej torebki bez naszego, gdzie znika nam z naszego pola widzenia. Po prostu tego nie róbmy, bo jest to doskonała okazja dla złodzieja. 27 października pomiędzy godziną 10 a 11, z tego co posiadam informację, doszło do sytuacji, gdzie jedna z pań będąca na cmentarzu, sprzątająca przy grobie, pozostawiła w pewnym momencie torebkę w miejscu, gdzie nabierała wodę. Gdy wróciła, tej torebki już tam nie było. W torebce znajdowało się 3000 zł. Ostrzegamy wszystkie osoby, które będą porządkować groby, aby po prostu nie zabierały ze sobą drogocennych przedmiotów. Również propozycje pomocy przy porządkach składane przez nieznane osoby powinny wzbudzić naszą czujność. Okolice cmentarzy są już patrolowane przez policjantów i będą przez cały weekend. Stróże prawa pojawią się również na terenie samej nekropolii, chodząc między alejkami po cywilnemu, wtopieni w tłum. Mamy zaplanowane tego rodzaju służby. Będą to służby policjantów, którzy nie będą umundurowani. Tak. Wtapiający się w tłum. Dokładnie tak. Po prostu my doskonale wiemy, jak sprawcy, jak złodzieje w takich sytuacjach potrafią działać i będą policjanci obserwowali no również i w trakcie porządkowania grobów, jak i również w trakcie samego święta, wszystkich świętych i w Dzień Zaduszny. W przypadku napaści lub kradzieży należy głośno krzyczeć i wzywać pomocy. Takie zachowanie zaalarmuje inne osoby oraz obecnych na cmentarzu nieumundurowanych policjantów i pomoże w ewentualnym ujęciu przestępcy oraz odzyskaniu skradzionej wartości. Jeżeli siadamy za kółko, to siadajmy za to kółko trzeźwym i wypoczętym. Pamiętajmy o tym, aby sprawdzić stan techniczny samochodu przed wyjazdem, tak, aby sprawdzić, czy mamy na przykład, czy są wszystkie światła sprawne, czy mamy zapasową żarówkę, tak, sprawdźmy nawet powietrze w oponach, tak, żeby ta droga bezpieczna była do miejsca, do którego dojeżdżamy. Jeżeli to jest kilkaset kilometrów do przejechania, to pamiętajmy o tym, aby tak zaplanować podróż, żeby można było sobie na przykład co 100 kilometrów zwyczajnie odpocząć.